Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyło się już po raz 10. Międzyleskie Kolędowanie, które miało charakter świąteczny i ponadregionalny. Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia 4 świec wigilijnych przez starostę Kralik Janę Ponocną, burmistrza Tomasza Korczaka, księdza dziekana Jana Tracza oraz poseł na Sejm RP Monikę Wielichowską. Międzyleskie Kolędowanie jest przecudne. Nie tylko integruje społeczność lokalną, ale taką społeczność polsko-czeską. Przecież z Międzylesia do Czech jest bliżej niż gdziekolwiek indziej. No to jest wspaniała rzecz. Kolędowanie było trzecim, a zarazem ostatnim etapem mikroprojektu Międzyleskie Tradycje Bożonarodzeniowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu dla Censis w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Przekraczamy granice. Działamy według programu, który nas, jak to mówią, jedna razem z naszymi braćmi z zagranicy, z gminy Kraliki. Dlatego spotkanie dotyczy i miejscowości międzyleskich, i gminy Kraliki. A ideą kolędowania, przynajmniej w moim rozumieniu od lat, jest zaproszenie na takie wspólne śpiewanie, biesiadowanie ludzi społecznie aktywnych z terenu gminy i aktywnych we współpracy polsko-czeskiej. Dlatego nasi bracia Czesi również są z nami. Byśmy przyjeli do Mezilesi z dwiema skupinami hudebníků. Jedno jsou muzikanti ze základní umělecké školy, děti, které hrají na dechové nástroje, kteří zahráli vlastně orchestrální verze českých koled. A druhá skupina jsou vlastně amatérský sbor zpěváků nejen z města Králíky, ale také z okolních vesnic. Jsou to jak dospělí, tak děti. We wspólnym kolędowaniu nie zabrakło też polskich zespołów z gminy Międzylesie. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe z Boboszowa, Długopola Górnego, Domaszkowa, Goworowa, Gajnika, Kamieńczyka, Lesicy i Niemojowa, Międzylesia, Różanki i Rostok oraz Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej z Międzylesia. Po raz pierwszy scena gościła Szkolny Zespół Wokalno-Muzyczny Zespołu Szkół w Międzylesiu. W tym dniu ogłoszone zostały przez burmistrza wyniki konkursu na najładniejszą choinkę 2014 roku. Nagrodzonych zostało 20 choinek z różnych miejscowości gminy Międzylesie. Pierwsze miejsce zajęła wieś Rostoki, drugie Domaszków, a trzecie Kamieńczyk. Również wyróżnione zostały 3 szopki bożonarodzeniowe z Goworowa, Różanki i Rostoków. We'll be right back.
Uszkodzone i zerwane dachy miejscowości Międzylesie, Michałowice, Goworów, Pisary. W każdej z tych miejscowości jest jakiś uszkodzony dach. Nie było to tak, że w całej wiosce, ale poszczególne gospodarstwa, poszczególne budynki ucierpiały. W Międzylesiu dach kościoła tutaj przy urzędzie, przy Placu Wolności. Aktualnie na terenie gminy Międzylesie działa 15 jednostek, w tym zawodowe i ochotnicze, 83 strażaków. Zadysponowane zostały dwie drabiny z OSP Lądek Zdrój i z jednostki z Kłodzka, dodatkowo podnośnik z Byszczycy i aktualnie jest jeszcze dysponowany podnośnik z OSP Stary Waliszów. Wszystkie jednostki z gminy Międzylesie są przy działaniach. Dodatkowo ściągnęliśmy jednostki sąsiednich gmin, jak Szczytna Polanica, Ścinawka Średnia, Ołdrzychowice. Aktualnie w tej chwili przede wszystkim zabezpieczamy uszkodzone i zerwane dachy na budynkach mieszkalnych, jak również udrażniamy przejazdy na drogach gminnych do poszczególnych miejscowości. Nie dotarła do nas żadna informacja, żeby ktoś ucierpiał na szczęście w wyniku tej nawałnicy, która przeszła tędy. O finansowych stratach nie powiem nic, bo jeszcze ich nie znam. Jest zniszczonych kilkadziesiąt dachów na budynkach mieszkalnych, kilkadziesiąt na budynkach gospodarczych. No, poległo ileś tam tysięcy drzew, zniszczone są komórki, garaże. Mamy zniszczoną tą drobną taką infrastrukturę parkową. Także szacowanie przyjdzie później. Teraz, jak Państwo widzicie, walczymy głównie, żeby zabezpieczyć przed ewentualnymi deszczami substancje mieszkaniową i nie tylko. Dzięki naszym kolegom z różnych gmin jesteśmy wspomagani w plandeki. Strażacy te plandeki zakładają. Myślę, że to jest istotna pomoc. Zwrócę się do Pana Wojewody i do Pana Marszałka o pomoc materialną, tak żeby zadośćuczynić w pewnym stopniu. Jeżdżę, pytam, gdzie są ludzie ubezpieczeni, też czekamy na ubezpieczycieli, bo i gmina też jest ubezpieczona, bo infrastruktura gminna też ucierpiała. Na chwilę obecną mamy strażaków naszych, mamy strażaków z powiatu kłodzkiego, z OSP z gmin powiatu kłodzkiego. Mamy wsparcie, oczywiście działają służby energetyczne, mamy sporo tutaj policji, która zaoferowała swoje czynności w trakcie. Działają nasze służby komunalne i firma komunalna i zakład usług komunalnych. Do tego mieszkańcy sami pracują, co też jest bardzo istotne i ważne, żeby usuwać te zniszczenia, które są. Pan marszałek jest już powiadomiony, pan wojewoda również. Liczymy na to, że z czasem przyjadą tutaj komisje, które pozwolą nam szacować skutki tych zniszczeń i będziemy mogli już konkretne wnioski finansowe złożyć do odpowiednich instytucji o pomoc. Byłem w Goworowie, w Michałowicach, w Gajniku, gdzie są zniszczenia dosyć dotkliwe, w Dolniku, w Smreczynie, w Pisarach, w Jodłowie, w Potoczku, w Lesicy, w Kamieńczyku. Te miejscowości na pewno są dotknięte, bo to już widziałem. Ale zakładam, że mimo że jestem od trzeciej cały czas w trasie, to jeszcze parę rzeczy mi umknęło. Pytało.
Jezus.